Cześć wszystkim! Taja, proszę zwolnij nasze miejsce. Złożymy zamówienie i tam usiądziemy. Czy ona oszalała? Myśli, że jest w naszej grupie? Nie rozumiem, czemu króliczki się z nami nie witają? Dziewczyny, a gdzie cześć koszykarze? Nie zauważyły was, ostatnio jesteście niewidoczni. Cześć koszykarze! Koszykarze, zamówimy i usiądziemy z wami, bo nasze miejsce jest zajęte. Dziewczyny, w naszej szkole jest nowa dziewczyna. Pizza, wiemy, zajęła nasze miejsce. Dziewczyny, mamy jeszcze jedną nową. Widzieliśmy ją dzisiaj. Co? Kolejna nowa w naszej szkole? Nie lubię, kiedy przychodzą nowe dziewczyny. Lubię, kiedy przychodzą nowi chłopcy. No, nie wystarczy chłopaków. Co za nowina. Wygląda na to, że ją dzisiaj poznamy. Pizza, poproszę 4 lemoniady i coś słodkiego. Okej, dziewczyny? Ale nie martwcie się, wygląda na normalną dziewczynę. Aha, pierwszego dnia wszyscy są normalni. Siadajcie! Nie no, chłopaki, widzicie to? Ta nowa jest taka bezczelna, usiadła na naszym miejscu. Co mamy z nią zrobić? Olejcie to, siedzicie z nami. Nancy, możesz się posunąć? Nie ma tu za dużo miejsca. A gdzie ma siedzieć? Na moich kolanach? Sow jest dużo, usiądźcie w innym miejscu. Dima, pojedziemy na narty? Nie umiem jeździć na nartach. Ja cię nauczę. Dima umie na snowboardzie, ale na nartach nie jest zbyt stabilny. Tak. Nie ma problemu, jedźmy razem na snowboard. A niech to, dziewczyny, ale tutaj niewygodnie. I czuję się tu zbędna. Nadto, wykop tą nową z naszego miejsca. Diana, czemu ja? Taja, posłuchaj, a może chcesz opuścić nasze miejsce i usiąść sobie tutaj, a my usiądziemy na swoim miejscu? Taja, to jest miejsce króliczków. Co, ona nie słyszy? Taja, nie słyszysz? Mówimy do ciebie. Lubię siedzieć tam, gdzie jest przestrzeń i swoboda. Zostawcie mnie w spokoju. Słyszałyście, dziewczyny? Trzymajcie się z daleka, bo kocha wolność. Ja jej dam przestrzeń. Niech sobie siedzi. Diana, następnym razem zostaw tabliczkę zarezerwowane. Pizza, zróbcie znak rezerwacji dla króliczków. A niech to, tak mi się chce pić. Dziewczyny, wasze mojito. Dzięki, pizza. Jutro będzie tabliczka z rezerwacją. Dzięki, pizza, bo nie czuję się zbyt komfortowo siedząc z futbolistkami. Dziewczyny, zaraz przyniosę serniki, takie pyszne, delikatne, posmakują wam. Czekamy! Dziewczyny, wiecie, że mamy w szkole nową dziewczynę? Tak, Timur, wiemy, pizza nam o wszystkim powiedziała. I jaka ona jest? Nie no, całkiem normalna. Normalna? Najważniejsze, żeby była normalna nie tylko z wyglądu, ale też z zachowania. To nasza szkolna kawiarnia. Tutaj każdego spotkasz. Kochani, mamy w szkole nową dziewczynę. Cześć, jestem Cindy. Jestem nowa w tej szkole. Wow. Jakie wow. Znowu blondynka. To już czwarta. Denerwuje mnie to. Diana, widziałaś? Wygląda tak jak ja. Jestem w szoku. Też jest blondynką i ma boba. Jesteście naprawdę podobne. Nie jesteśmy podobne. Zakład nie jesteśmy, prawda? Nie jesteś inna. No, kochani, gdzie jakieś przywitanie? To miła, urocza dziewczyna w przeciwieństwie do was. Witamy! Nie chcesz zostać brunetką, blondyneczko? Laura, uspokój się, okej? Nie będziesz mówić nikomu, jaki ma mieć kolor włosów. Możesz usiąść i sobie coś zamówić. Usiądź obok mnie, jestem Taja. A ja Cindy, miło cię poznać. Super, zostaniemy przyjaciółkami. Która ci się podoba bardziej, Alexa czy Cindy? A obie są niezłe. Chłopaki, siedzimy tutaj, powiem wszystko Aleksie. Przysłyszałaś się. Zapytałaś, więc odpowiedziałem. Powiem wprost, chłopaki, jutro będzie brunetką. Ja chcę być brunetką, czemu jest tak dużo brunetek? Pofarbuj się na rudo, żeby nas nie mylili. Patrzcie na to, Taja już przejęła Cindy. Może pójdziemy się poznać? Nie, Timur, jak będzie chciała, sama przyjdzie i się z nami zapozna. Najpierw zobaczymy, jaka jest. Żeby tylko nie była cheerleaderką, potem wszystkie przychodzą i mówią, że są cheerleaderkami. Jakoś mi się nie wydaje, żeby była cheerleaderką. Pizza, Ice, będziemy dzisiaj wykorzystywać nasze bonusy. Co, bonusy? Tak, tak, bonusy. Powinno już wystarczyć na 2 pizze i 2 gorące czekolady. Dziewczyny, zwykle wiele nie zamawiacie. Nie wiem, czy macie bonusy. Ice, sprawdź. Tak, macie bonusa. 2 szklanki wody bez gazu. Co? Z Janą dużo tutaj zamawiamy. Wydajemy tu dużo pieniędzy. Okej, napijemy się wody niegazowanej. Wasza kawiarnia jest beznadziejna. Jestem w szoku. Kupują 2 gorące czekolady w miesiącu i chcą mieć bonusy. Tak, patrzą tylko na swój własny zysk. George, mamy w szkole nową blondynkę. Jeżeli ci się spodoba... George, nie przejmuj się, Blondie się trochę zdenerwowała, że w szkole pojawiła się nowa blondynka. Dziewczyny, skakałeś na piłkach, czemu ich nie odłożycie? George, mówię coś do ciebie. Blondie, to dziwne, że krzyczysz na George'a. Nie uważasz, że to nie fair?
Blondie nie rozróżnia, co jest dobre, a co nie. Nie mieszajcie się, George, musisz mnie wysłuchać. Blondie, nikogo nie widziałem. Nie zależy mi na tych nowych. Po prostu chcę, żebyście odkładały maty i piłki. Posłuchaj, George, zdejmij ten mundur. Przestań udawać twardego policjanta. Stoisz w drzwiach i nawet nie zauważasz nowej dziewczyny? Blondie, ja cię mam po prostu dość. Nie będę się z tobą spotykał, ja tu tylko pracuję. Nie, George, nie mów do mnie tak. Przykro nam, George. Nie, George, w ogóle ci nie obchodzą moje uczucia? Wszyscy chcą, żebyśmy się spotykali. Ale kto, gdzie? Widziałeś komentarze pod filmikiem? Jakie komentarze, Blondie? Dziewczyny, powiedzcie mu. Tak, widzowie piszą w komentarzach, że George i Blondie powinni być parą. To tylko kilka osób. Żenia, nie kilka osób, a kilka tysięcy osób. A ty, George, popatrz na komentarze i wtedy zrozumiesz, jaką gwiazdę tracisz. Gwiazdeczko, uważaj, bo siedzisz mi nad głową jak księżyc. Idźcie się pomalować albo coś, muszę posprzątać salę. On będzie mój. Blondie, ale dlaczego George? Za co ty go aż tak lubisz? Tak, zrozumcie, jak byłam mała, tata zapytał mnie, jakiego chcesz dla siebie pana młodego, a ja powiedziałam, że policjanta. O, to takie urocze! A może ktoś inny? Inny policjant, nie George. Nie, to będzie George. Jeszcze mi tego trzeba było, żeby się cheerleaderka we mnie zakochała, ale z niej rzep. Dziewczyny teraz wejdą, a powiemy im, przebaczcie nam. Zup, one na mnie wybaczą. Trzeba spróbować. Stella jest na mnie zła i nie odpowiada na SMS-y. O mnie Sophie zablokowała, musimy coś wymyśleć. Spróbujemy, ale teraz znowu wyjdzie to tak, jakbyśmy za nimi biegali. O, kogo my tu mamy? Znowu nas śledzicie? No i co? Mówiłem ci. Rony, dziewczyny, wybaczcie nam. Słuchajcie, chłopaki. Mój chłopak jest policjantem, a wy kradniecie rzeczy. Więc nie możecie być chłopakami żab, bo inaczej... George jest twoim chłopakiem, Blondie, bujasz w obłokach. Nie no, przepraszamy. Chcieliśmy tego co najlepsze i to dla was, przepraszamy. O, to takie miłe. Możemy im wybaczyć? Co? Nie, jak im wybaczycie, zostaniecie wyrzucone z zespołu. Żenia? Chłopaki, porozmawiajcie z Blondie. Blondie jest irytująca. Tak, jej nie przekonamy. A niech to, dziewczyny, jestem taka podekscytowana. Jutro konkurs noworoczny. Czekacie na to? Tak, bardzo. Chcę już pokazać moją sukienkę. Dziewczyny, jak zobaczycie moją sukienkę, będziecie zachwycone. A ja na konkurs sylwestrowy idę w tym stroju. Fajny, no nie? Diana, serio ubierzesz się na konkurs w ten sposób? Diana, żartujesz? Dziewczyny, oczywiście, że żartuję. Po prostu znalazłam strój ze swojego teledysku. Ech, jutro konkurs noworoczny. Jedyne, co mnie denerwuje, to te nowe dziewczyny. Diana, mnie też to naprawdę denerwuje. Serio? Denerwują was nowe dziewczyny? Ta nowa dziewczyna sprawia, że jestem smutna. Jest moim klonem, taką blondynką. Katie, mówisz poważnie? Widziałaś Taję? Ona też mnie kopiuje. Różowa kurtka, różowe rajstopy i nawet buty ma takie same jak ja kiedyś. Tak, dziewczyny, każdy chce być taki jak wy. Maskotko, a nie? Przecież to widać. Nawet nasze miny naśladują. Mówią tak jak my. Dziewczyny, a wiecie czemu? Bo wszyscy nas podziwiają, bo jesteśmy niesamowite. Doskonałe! Króliczki, mamy dla was propozycję. Pamiętacie o jutrzejszym konkursie noworocznym? Cześć, szczury. Tak, pamiętamy i jesteśmy przygotowane. A wy zaskoczycie nas swoimi stylizacjami? Uwierzcie mi, nasze kreacje nie powinny was martwić. Uwierzcie, nasze eleganckie stroje są po prostu niesamowite. Jana, czemu im o tym mówisz? Nie po to przyszłyśmy. Okej, no to do rzeczy. Czemu przyszłyście? Co robicie w naszej garderobie? Króliczki, umiecie śpiewać, prawda? Chcemy, żebyście jutro zaśpiewały, bo nasze głosy są troszkę chore. Poza tym jesteśmy gospodarzami i mamy dużo do zrobienia. Nie, nie będziemy śpiewać, bo będzie konkurs. Dokładnie, chcemy się dobrze bawić, a nie zabawiać nastolatków. To zapytajcie nowych. Dokładnie, może one potrafią. Odmawiacie, króliczki, tak? Przypomnimy wam o tym, nigdy o nic nie proście. Chodź, Jana, zapytamy te nowe, może one naprawdę wiedzą, jak śpiewać. I wszyscy będą zachwyceni nie króliczkami, ale tymi nowymi. Idźcie, szczury! Denerwuje mnie, że w naszej szkole są nowe uczennice. Tak, byłoby lepiej, gdyby przyszli nowi chłopcy. Nasze noworoczne życzenie to, żeby nowi chłopcy przyszli do tej szkoły. Przyjdą, dziewczyny, przyjdą. Najważniejsze w to uwierzyć.
Dziewczyny, jestem w szoku, wy tylko chłopakach. A ja nie wystarczam, tak? Maskotko, jesteś naszym przyjacielem. Przyjacielem i chłopakiem. Witaj, nauczycielu Mike. Cześć, Taja, kto to? To nowa dziewczyna, Cindy. Miło mi cię poznać, Cindy. Usiądź, powiem ci o czymś. Mów. Nie sądzisz, że ja jestem kopią Diany, a ty kopią Kitty? No, może tak. A co chcesz przez to powiedzieć? Zajmiemy miejsce Diany i Kitty. We dwie będzie nam łatwiej. Co sądzisz? Sądzisz, że możemy zająć ich miejsce? Tak, tak, jesteśmy ich kopią. Zajmiemy ich miejsce i zostaniemy przyjaciółkami. Dobry pomysł, spróbujmy. Dobra, piątka. Piątka! Tomas, będziesz króliczkiem, na złość króliczkom. Nie jestem króliczkiem, jestem chłopcem. Zaufaj, Gigi Tomas. A to co za dziewczyna? Z różową kokardą. Nie dziewczyna, tylko Tomas, a to przygotowanie do Sylwestra. Futboliści, powiedzcie, że Tomas to króliczek. Tak, oczywiście, swoją drogą ty i Tomas wyglądacie dobrze. Co, browasty? To naprawdę słodkie, Dima. A ty kim będziesz na Nowy Rok? Bałwanem? Jasne, że nie, Laura. Jakim bałwanem? Czemu nie, Dima? Jeszcze byś miał marchewkę. Żartujesz sobie? Tak na serio, to kim będziesz po Nowym Roku? Futbolistą w Rydoto. Daj spokój, Dima, nie bądź zły. Myślę, że byłbyś uroczym bałwanem. Ale skoro będziesz bezczelnym futbolistą, to ja będę bezczelną futbolistką. Jak to uzgodniłyśmy, że będziemy truskawkami? Tak? A znalazłaś kostium truskawki? Ja nie znalazłam. Jest tylko pomarańcza i ziemniak. Tomas, jeszcze przyniosę kosmetyki i zrobię ci makijaż. Ale taki naprawdę ładny makijaż. Dobra, Gigi, zrób mi makijaż, a ja idę na spacer. Siadaj, browasty, za kogo ty mnie masz? Za durnia? Idziesz szukać Jany? Nie rozumiem, jesteście w sobie zakochani? Gigi, czemu akurat Jany? I czemu od razu zakochany? Chcę iść do toalety, umyć ręce i napić się wody. Dobra, browasty, skończę malować Tomasa i pójdziemy razem. Tomas, teraz zrobię ci makijaż, zamknij oczy. Dziewczyny, mam świetny pomysł. Musimy założyć blok kulinarny. Pomyślcie, króliczki gotują. Diana, jak otworzymy taki blok, to wszyscy się dowiedzą, że nie umiemy gotować. Czemu nie umiemy gotować? Wydaje mi się, że zalanie płatków mlekiem nie jest trudne. Nad, nie musisz robić z siebie głupka. Dobrze gotujemy. Dziewczyny, nie rozumiecie. Będziemy robić sałatki owocowe, dekorować ciasta truskawkami. Myślisz, że to będzie ciekawe? Maja, zaufaj mi. Wszystko, co nas dotyczy, będzie dla innych ciekawe. Pięknie udekorujemy kuchnię, założymy czapeczki i będziemy czarować w kuchni. Tylko będzie musiał ktoś po nas to wszystko sprzątać. Boję się, co to będzie. Musimy się nad tym zastanowić. Chodźmy spotkać się z koszykarzami, mają teraz trening. Chodźmy. Dobra, dziewczyny, chodźmy. Maskotka na mnie czeka na sali treningowej. Co? Nowe poszły na salę treningową? Czemu one tam poszły? A niech to! Kiedy przychodzą te nowe, jestem bardzo zła. Ja tak samo. To nic, zaraz sobie z nimi porozmawiamy. Chodźmy. Cześć. Tylko nie mów mi, że jesteś cheerleaderką i przyszłaś tutaj trenować. Ja jestem cheerleaderką, a Cindy chce nią być. Będziemy tutaj ćwiczyć. Super, tylko teraz króliczki będą miały trening. Będą tu zaraz. I nie będą zadowolone, jak was zobaczą na sali gimnastycznej. Chłopaki, jesteście tacy niegrzeczni dla takich pięknych dziewczyn? To nie jest miłe. Timur, lepiej uciekajmy. Zaraz będzie dziewczyna i wielka zazdrość. Dziewczyny, jak będziecie z nami flirtować, to na pewno wam się nie uda. Czemu tak uważacie? Będziemy tu tylko trenować. Nie tylko macie treningi, nie po to tu jesteście. Koszykarze, przyszłyśmy na trening! Gdzie my, tam i one? Posłuchajcie, Diana i Kitty, nie musicie za nami łazić. Wow, ale zwrot akcji! Posłuchajcie, zapomniałam, jak macie na imię. To jest nasza sala treningowa i my tu trenujemy. Więc lepiej stąd wyjdźcie. Chyba czujecie się jak Diana i Kitty. Jesteśmy lepsze od Diany i Kitty. Maskotko, jak długo one tu są? Po prostu weszły i podeszły do koszykarzy. Uff, to dobrze, że nie do ciebie. Dziewczyny, czy tylko ja jestem w szoku? My też jesteśmy w szoku. Też jesteśmy w szoku. To przestańcie się szokować, to przyjdziemy tu trenować. Będzie więcej cheerleaderek w tej szkole. Ja już tak dłużej nie mogę. Chcę, żeby ta szkoła szybko się skończyła. Wiecie co? One są naprawdę jak Kitty i Diana, tylko trochę wyższe. Nie, one są inne. Dziewczyny, wy jesteście inne, ale jesteście też lepsze. Takie wysokie? Co, podobają ci się? Nie, powiedziałem tylko, że są wysokie. No dobra, będzie trening, czy wszyscy macie złe humory? Be-
będzie! Lepiej nie opuszczać treningów. Chłopaki, musicie się odwrócić. Będziemy się przebierać. Zakat, odwróć się. Chłopaki, przebieramy się. Dobra, dziewczyny, to tyle. Chodźmy. Chłopaki, jak wam się podobają nowe dziewczyny? Widać, że się popisują. Od razu widać, że chcą wszystkich przyćmić. Przyjrzyjcie się i nie flirtujcie. Nie, nasze dziewczyny są lepsze. Chłopaki, przebieramy się! Dziewczyny, trzeba się zająć tymi nowymi cheerleaderkami. Tak, jutro na konkursie im pokażemy. Włożymy im kamienie do butów. Diana, mogę im pociąć sukienki. Nie ma ja dzięki, ale nie będziemy psuć żadnych rzeczy. Kochani, a wy zostawcie lajki i subskrybujcie nasz kanał, a ja z dziewczynami będziemy trenować. A tak przy okazji, co sądzicie o tych nowych dziewczynach? Czy naprawdę wyglądają jak ja i Kitty? Do zobaczenia! Pa, pa! Dziewczyny, subskrybujcie nasz kanał. Kochamy was!